Cześć, z tej strony Dosia, witajcie w kolejnym odcinku z Farminga. Słuchajcie, dzisiaj taki nietypowy filmik, ale mam nadzieję, że bardzo fajny i wam się spodoba, ponieważ, no jak widzicie, jest zima, ja jadę ciągnikiem. Zaraz zobaczycie, gdzie ja w ogóle jadę, już tutaj widzę, chyba tam na mnie ktoś czeka, tylko ja tutaj nie widzę drogi, tak szczerze, i ja właśnie nie wiem, czy nie przejechałam, chyba przejechałam właśnie. No tutaj, słuchajcie, takie są zaspy, śniegu tyle nasypało, że o, ja tu drogi kompletnie nie widzę. O, tutaj podskakuję, żebym lepiej widziała. Cześć, Darek. Dzień dobry. Cześć, siemanko, słuchaj, dawaj, ja cię tutaj podepnę zaraz, te saneczki. Dobra, ja tu się trochę wycofam do ciebie. Dobrze, postaram się. Oho, czekaj, wiesz co, jakbyś mógł tam zaczep może wziąć mi pomóc? Trochę ten swój, no nie, nakierować, albo ja ci mogę pomóc w sumie, wiesz? Nie dam rady chyba. To da radę, wiesz? Da radę, tylko trzeba dobrze wycelować, wiesz? Na tą rurkę. O, bo tak o. Dobra, o, czekaj. Aj. Wiesz co, bo to da radę, ja to robiłam ogólnie. Tylko ja teraz nie widzę rączki, żeby to podpiąć, no nie? O, dobra, jest. Elegancko. Ojej! Magia. Wsiadaj, jedziemy dalej, słuchaj. Jedziemy po resztę. Troszkę po ulicy, tam mam nadzieję iskry nie bardzo ci lecą, co? Ale rzuca. O, widzimy tutaj kolejne osoby. Siemanko. Cześć Apollo, cześć Kuba. Halo? Halo, halo, panowie, słyszycie mnie, czy to wam śnieg zagłusza? Słyszymy, słyszymy. O, cześć, cześć, słuchajcie. Dawajcie ja tu sanki was podczepić. Bo, czekajcie, które są pierwsze? Pierwsze chyba są o te, z tej strony. To ja, wiecie tak. Co, tą rurkę da się tak trochę nakierować. Tylko, że ja nie widzę tej rączki. To ja zrobię, ja mogę zrobić. O, teraz. Właśnie. Dobra, tylko ja tu postaram się wycofać. Ojej. To jest do zrobienia jakby, co, no nie? Bo ja już to robiłam ogólnie. Tylko... Widać. Nie, ja to naprawdę już to tak wiecie, no. To już nie pierwszy mój kulik. O, dobra. I pytanie, czy tylko trzecie się nie odłączyły? Nie, wszystkie są razem. Wszystkie, bo okej, dobra, to jedziemy dalej. O nie. Jak tam? Dobrze, dobrze. Jak to fajnie wygląda. Dobra, żeby mnie... Dosa driverka. Powoli. Co powoli? Na tym kulik polega, żeby było szybko i super. Zaraz ja tu was zarzucę. O kurde. No nie. Dobra. Ja to chyba zaraz pasy sobie zapnę, bo to niebezpiecznie jest bardzo. Dobra, bo ja w znak wjechałam, aż trzeba będzie uważać. Dobra, o, widzimy, mamy tutaj naszych kolejnych dzisiejszych kuligowców. Dzień dobry, witam panu. Halo, czy się słyszymy? Dzień dobry. Dzień dobry. Jak tam nastroje? Dobra, wiecie co, ja podjadę trochę i wy podczepicie. Pociągnąć. Chciałabyś nam pociągnąć? Możecie, nie, no wy dacie tutaj, jesteście faceci, dacie rady pociągnąć te sanki. Ale swoim ciągnikiem. A no to jak najbardziej. No, poszliśmy się pobawić i nie wiem nas kto pociągnąć. Dobra, czekajcie, o to tylko musicie dobrze tym nakierować, no nie? Tą rurką trzeba. Ja jestem specjalistą. O, dobra, takie rzeczy. Dobra, czekaj. No to ja tam nie widzę, żeby ci to teraz... O, dobra. O, elegancko, to siadajcie, panowie. Jedziemy po jeszcze. Jezu, jak to super wygląda. Ale no, zaczęło coś telepać. Ej, czekajcie. O Boże. Dobra, przepuścimy tutaj panią. O. O, już ja tam widzę kolejnych. Jejku, czy ciągnik tyle będzie miał koni wystarczająco? Dzień dobry, witam panów. Dzień dobry. No, Wiesiu, cześć. Co ty na dachu już robisz? To dopiero będziesz się wywracał. No właśnie chciałem zjechać z dachu, ale coś nie pykło, no po prostu. O nie, to no, dawajcie. Ja nie wiedziałem co zrobić, dlatego chodziłem dookoła tego słupka i opłakiwałem Wiesia. O. Nie pomyślało, nie przyszło wam na myśl, żeby zdjąć te sanki z dachu? Nie. Nie idzie. O nie. No ładnie. Nam się sanki utopiły. Zawsze jest drugie miejsce koło mnie. W sumie nie tylko koło ciebie, Wolpe. Ej, ty siedzisz z tyłu. O, Wolpe już z tyłu usiadł od razu. Nie chcę, żeby mnie dupa bolała. Ale no nie wiem, mi się wydaje, no nie wiem.
W sensie, jakby z przodu mocniej trzepie, nie? Dobra. Jezu, czemu wy jedziecie na... My mieliśmy jeździć dobra, na ja już tam idę. Czekajcie, ja tam już podpinam. Podpięło, podpięte. Dobra, teraz słuchajcie. Darek, ostatnie słowo. Wejść. Przed Kuligiem. No to chodź do mnie. Darek, czego jeszcze nie ma? Miłej zabawy. Shift Z. Shift Z, no. A. Darek, ostatnie słowo. Ale powoli by nas dobrze, zapić. Kuba. Będzie ciężko. Apollo. Rady. Co takiego? No nie dam rady. Wolpuś. Christmas, I give you my heart. Terry. Help me. Wiesiu. U największego zaki. Kaczy. Boję się. Ja też się boję, powiem wam. Dobra, słuchajcie panowie. Jeju, w ogóle, ej, ale czy wy się nie boicie? Naprawdę jedziecie na kuligu, który ciągnik prowadzi kobieta. No właśnie jest. Teraz bezpieczniej. Dobra, ogólnie to jedziemy, słuchajcie. Powiem wam, że tak szczerze nie jestem pewna, czy pamiętam trasę, ale zaraz tutaj... No... Jezu, co się tam dzieje? Wiecie co, ja sobie wezmę kamerę dalszą, żeby to lepiej wyglądało. O kurde! Co jest? Jaki hardcore tu jest w tyłu, ała! Ale ja widzę, że... Oj. Wiesiu i Kaczy najlepsze zabawy chyba na końcu będą mieli. Fajnie. Bo musisz jakoś łatwo i w jakiś fajny zakręt. Nie po asfalcie był tyle. Ja wiem, mam nadzieję, że tam się nie podpalicie od iskier i tak dalej, ale niestety momentami będą. Będzie, no. Myślę, będą. Że z tych drzewiannych sań pójdą takie iskry kozackie, że to kozak. Większość sań ma takie metalowe podbicie, żeby się lepiej ślizgać. A, no i wtedy iskry idą, no nie? No. Ale chyba nie mają. Ej, ja mam nadzieję, że ja dobrze jadę, tak szczerze. Ja ale po tej trasie, co jedziesz, to powiem ci, że chyba źle. Nie, nie, szybciej. Dobrze. No właśnie nie da się szybciej, bo takie grubaski siedzą na tych sankach, że... No. Znaczy, zejdź. Szybciej. Czekajcie, o! Co wy tak podskakujecie na tych sankach? Bo to są kamienie. O Jezu! Dobra, nie, ja jadę dobrze, ja to wiem. Ja to wiem, że jadę dobrze. Jezu! O Jezu! Ale rzuca. O Boże. Co się dzieje? Tak mi się wydaje, że dobrze jadę. Nie no, chyba dobrze jest, słuchajcie. Zaraz tam... Ej, ale tam będą lepsze górki później, no nie? Tylko trzeba tam trochę zajechać właśnie, o to chodzi. Nie, dobrze jadę, słuchajcie, dobrze, ja to już wiem, bo ja już się trochę uczyłam tej trasy, przynajmniej się starałam. Wiem, że trasę dobrą wybrałaś, taką wyboistą. No, musi być troszeczkę tutaj emocji. To teraz będziemy jechać mostem? Nie, znaczy tam kawałek właśnie będziemy jechać. O kurde. Kawałek będziemy jechali. Ale to tam jeszcze kawałeczek. Teraz sobie pojedziemy takimi górkami kawałek. Nie no, jak na razie... Jak... Płynąć? Nie, no właśnie co wy. A ja naprawdę... Jest lód na rzece czy nie? Bo na łyżwy pójdziemy. Słucham? Może na łyżwy pójdziemy. Na łyżwy? Będziemy. Ale to jak zamarznie może dopiero. No to pytam, czy jest lód, nie? A, to nie ma chyba. Nie, no płynie, widać. Nie ma. Dobra, o. O Jezu. Nie. Tylko nas tam nie wróć. No nie, i my z Wiesiem lecimy. O nie. O nie. O nie. Cofnij do siebie w drugą stronę, żebyś nas tylko, wiesz... Dobra, postaram się, rozumiem. Dobra, dobra, czekajcie, ja nie będę... Zmienię kamerę! Jezus! Ała! Moja głowa, nie mam głowy! Ała! Nie mam głowy. Ej, jakby co, to ja zmieniłam kamerkę na przód, żeby nie pokazywać tego. To się tylko ty mnie, to się próbowało zamordować swoich widzów. Nie no, co my... Dobra, o, teraz powinno być dobrze. Nie, ale pociągnie. Ju. Dobra, jadymy. Okay. Już jadę. Szybciej. No ale to jest asfalt, no i nie da rady sanki tyle, a ten... Nie no, bo one mają takie wysuwane małe kółeczka, że tego wiesz, w asfalcie to my jedziemy na kółeczkach.
Dobra, czekajcie, teraz to ja nie wiem, w sumie nie jestem pewna, gdzie powinnam jechać, ale chyba gdzieś w tamtą stronę. Nieważne gdzie, ważne, żeby szybciej. Nie. Nie, Kamil. Można z nimi otoć po kominie? Ale bo wy nie wiecie, słuchajcie, bo wiecie, gdzie my jedziemy w ogóle? Prosto, na do świętego Mikołaja. Święty Mikołaj jej. Istnieje. Hurra. Myślałem, że wiedziesz, żeby nas zabić. Nie, no co wy. Ja chciałam wam frajdę sprawić. Ja skaczem, skaczym, to już ledwo żyję. Mówiłeś coś, Wiesiu. Wiesiu, trzymaj się. Spokojnie. Ej, ale naprawdę, koniec ma najlepiej, zdecydowanie. O nie, Darek, cały nie jesteś w błocie jeszcze obsypany? Jeszcze nie, okulary mam to. No nie błoto. Co długo nic nie mówił, bo miał usta pełne błota. W ogóle ściemnia się już, ale to dobrze. Ej, ja w sumie nie jestem pewna, czy ja dobrze pojechałam. Jakby... A może do... A nie, chyba dobrze. Ale tam jest górka. Dobrze, dobrze jadę, o nie, dobrze. Nie. Jezus. Ale mam mi zarzuciło? Ej, dobra, przyszykujcie się, będzie z górki. O nie. Jeszcze szybko rzuciłem przeciwy. Może nie. O nie! Ups. Jak lampki na choince na ciągniku. Ale Dosia, kombo na sam koniec, to powiem, że jest mocne. Ktoś się najadł do śniegu? Ja było to co jedynie, ale no... Oj. Ja się strachu najadłem. Ja mam wrażenie, że Darek jest najbardziej poszkodowany. Na tym kuligu. Darku? Nie wiem, na razie... W oczach nic nie mam, to... Ej, dobra, ja już powiem wam, że słuchajcie do... Ojej, a czekajcie, dobrze jadę? Nie, źle. Już dojeżdżamy powoli do pewnego miejsca. Teraz niestety po chwilę po asfalcie pojedziemy. No, ale to tylko chwilka będzie. O! Ała. Znakiem po głowie. Ała, moja głowa. Zdrowia dla wszystkich znaków. Widzicie coś już? Co niektórzy? Ja coś widzę. Halo. Słuchajcie, wow, tutaj, tu jest siedziba świętego Mikołaja. Ja cię kręcę. O kurde. Oj. Choinki. Świeci się, tu jajco. Podoba wam się? Słuchajcie, byliście kiedyś świętego Mikołaja? Nie. Dobra, to tak, sprawa wygląda tak. Ja tutaj muszę ciągnik postawić trochę na bok. Was zostawię, słuchajcie, i ja mam przesyłkę od świętego Mikołaja dla was, ponieważ jakby tutaj jego elfy urzędowały. No i dlatego możecie, słuchajcie, napić tutaj się, wziąć hot doga. W ogóle to można brać, no nie? Jak widzicie, więc możecie jeść. Ja już miałem krytki dawno. A ja, słuchajcie, jadę szybko po przesyłkę od świętego Mikołaja, biegnę i wam tutaj przyprowadzę. W sensie coś mam dla was od niego, zostawił. Także, no poczekajcie. Ja już tam do was zaraz będę. Czyli się rzucać ścieżkami. No, ja mogę z sankami rzucić jedynie. Co tam, ja Apollo, chcesz? Alkohol jakiś? Jakieś kiełbaska? Tam nie ma, tam są tylko soczki mikołajowe. No tak, właśnie tak wygląda trochę jak wino te soczki, ale okej. Okay. To grzańce pewnie. Daj mi swoją kiełbaskę. Czekaj. A czy ale patrz jakie niskie ceny. Co ja sobie tutaj dorabiam tak na lewo. Jeju, tak. Ale to fajnie świeci. Widzowie w komentarzu napiszcie, jak wam się podoba ta siedziba Mikołaja. A ja słuchajcie, bibib. O, no elo. Z drogi. Wiesiu, bo cię przejadę. Lata? Kto lata? Ja? Kuba? Kuba? A ja ci nie widzę, żebyś latał. Dobra. Słuchajcie. Nie jestem w powietrzu. Ale to nie wiem. Zapraszam grzeczne dzieci pod siedzibę Mikołaja pod drzwi. Kto był grzeczny? To na pewno nie ja. Ej, wypuśćcie mnie stąd. Pomocy. Nie mogę wyjść. A tu z tyłu, nie? Nie mogę tego otworzyć. Wyważę drzwi. O. Dobra, dzięki. Nie ma nikogo grzecznego, pierwszy Wiesiu jest. Tak, ja.
Wolpę tam, Wolpę się chyba zajada, widzę, stoi daleko, dobra. Moi drodzy, słuchajcie, mam przez specjalną wiadomość od Mikołaja. Mikołaj niestety nie mógł sam tutaj dotrzeć i tak z opóźnieniem. I ja jestem tutaj w roli elficy, która mu pomaga. I zostawił kilka paczek dla was. Niestety dzisiaj w tym tyle dzieci już grzecznych było i już obdarował, że niestety nie zdążyła nie zapakować wam tych prezentów. Czemu tu pisze zawartość jaja? No bo... no bo to są pudełka po prostu, pewnie po jajkach zgaduję. Także proszę, Wiesiu, to dla ciebie. Super jajka. Idę sobie rozbić na głowie. Wolpę. Dobra, rozumiem, Wolpę, bardzo się nie może się doczekać prezentu. Proszę, Wolpę, to dla ciebie od Mikołaja. Czemu taki mały? No może jeszcze coś się później wygrzebie dla ciebie. Ale to wiesz, liczy się sam gest, nie? Nie jak... Ale ja wiem, ja zapomniałam o czymś. Wolpę, piosenka musi być. Śpiewaj, okej, słucham. No ale to ty musisz zaśpiewać za ten. Bo Mikołaj wie, że ty bardzo ładnie śpiewasz i lubisz, i Mikołaj powiedział, żeby nie dawać Wolpowi prezentu, póki nie zaśpiewa. Już mi niosą trumnę. Nie! Ma być świąteczna piosenka. Cicha. Święta noc. Co jest? To nie ja. Już pięknie. Dobra, do Wolpy możesz akompaniować, ja będę dalej rozdawała. Hej! Dobra, zapraszam kolejny. Kto tu jeszcze był grzeczny? Ja chcę prezenta. Sherry, proszę, to dla ciebie, Mikołaja. No ej, co to jest za rozbieranie prezentów? Halo! Nie rozbierać prezenty niż ciebie. Nie dostaną swoich prezentów inne grzeczne dzieci, jak im pozabieracie. One będą smutne. Kuba, proszę, ten prezent jest dla ciebie. To ja biorę całego pana, a nie, tylko dwa prezenty. Pięć. Apollo, proszę, ten jest dla ciebie. Mam taki podłużny. O, ten. Ten. Darek tu jeszcze stoi i nic się nie odzywa. Darku, ten jest dla ciebie. A gdzie jest Kaczy? Kaczy, co ty już tu kitrasz? Ja jestem w kącie, bo ja byłem niegrzeczny i ukradłem sobie prezenta. O ty. O nie, przepraszam. Mam nadzieję, że nic nie stłukłam. Nie, nic się nie stało. Także no dobra, tyle tych prezentów. Kto woła pomocy, Wiesiu? Kasia? Tak? Powinniśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie z prezentami. Oczywiście, że zrobimy. Gdzie jest Wolpę? Zniknął. Ja już tak mogę do domu zawijać. To był przed chwilą. Dobra. Chodźcie, musimy... Chodźcie, stańcie wszyscy, wiecie, przy choince może i przed chatką. Nie wiem, ja tu dużo choinek. Musi być pamiątkowe zdjęcie. Zapraszam wszystkich. O. Wiesiu. Ja zrobię słowiański przykus. Halo. To jest mój van prezentu. Dobra, Wiesiu. O, Wiesiek, to jest nasz prezent? Dostaliśmy to? Ale super. Mamy pana. Ej, trzeba było otworzyć teraz, jak byłeś tak w sumie w pionie. Ale się otwiera. O. Dobra, no tak. Łapcie prezenty! Dobra, ale lepszy van niż jakieś tam. Ale jejku. Muzyka fajna gra w tle. Ej, no tu muzyka leci. No właśnie, też to słyszałam trochę. A tutaj chatka wygląda tak w środku. Także... No i cyk, prawa autorskie. Takie spóźnione wesołych świąt. Niestety Mikołaj, no, nie dotarł na czas, ale cieszycie się ze swoich prezentów? A ja. Oczywiście. Bardzo. Bardzo. Do siu. Tak? Wiesiu się rozjedzie. A nie. Ej, ciekawe, który dla mnie jest. Ej, moje prezenty, halo. Dobra, ja dziękuję, słuchajcie, za oglądanie tego filmiku i dziękuję osobom, które tutaj wzięły chęć wystąpienia. Ej, co jest? Ale mam dziwną kamerę. Jakbym jakaś, nie wiem. Ja mam swoje prezenty. Ej, chodź, Wiesiu, odlatujemy. Także, tak? No. Także dziękuję wam, do zobaczenia, do usłyszenia. Możecie się pożegnać, jak chcecie. Pa, pa! Pa, pa! Pa, Marka, pa! Pa. Pa.